Halo? Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie na naszym webinarium, które właśnie powoli rozpoczynamy. Ja się nazywam Aleksandra Czetwertyńska i niestety mnie nie widać, ponieważ nie mam kamerki przy komputerze. Na ekranie widzicie dr Justynę Hannę Budzik, która poprowadzi to webinarium. Webinarium jest prowadzone w ramach projektu Filmoteka Szkolna Akcja i będzie dotyczyło kinowych topografii. Pani doktor będzie opowiadała, jak zorganizować taki spacer po swojej miejscowości, po swoim mieście, po jakimś znajomym terenie, od czego zacząć, jak działać i jak doprowadzić swój projekt do końca. Jeszcze chwilę tytułem takiego wstępu technicznego. Na dole po lewej stronie mają Państwo dostępny czat. Tam możemy się przywitać. To właśnie też czynię. Witajcie wszyscy. Miło, że do nas przyszliście. A, jeszcze przepraszam tutaj. Odpowiadania na pytania dr Budzik z wykorzystaniem emotikonów. Nie wiem, czy widzą Państwo taką uśmiechniętą buzię. Jeżeli Państwo najadą, to się rozwinie taka lista. Podnieś rękę, zgadzam się, nie zgadzam. Jeżeli pani doktor zada jakieś pytanie, będzie możliwość wykorzystania tych emotikonów. W tym momencie ja kończę, oddam głos już pani prezenterce. Dobrze, dzień dobry wszystkim. Pytanie podstawowe, czy mnie słychać, ponieważ ja widzę tutaj, że głos jest włączony. Czy Państwo wszyscy mnie słyszycie? Tak, świetnie. To się bardzo cieszę. Są już głosy, że wszystko działa. Mówię do mikrofonu ze słuchawek, więc powinien ten dźwięk dobrze wybierać. O właśnie, widzę już w powitaniach od Państwa, za które bardzo dziękuję, że już podajecie też miejscowości, z których jesteście. Część osób zresztą znam, więc bardziej też witam osoby znajome. Wiem, że jest Jan Lubelski. Wiem, że jest Pomorze. A czy możecie napisać właśnie skąd jesteście, albo gdzie chodzicie do szkoły, gdzie uczycie, jeżeli jesteście nauczycielami, żebym też wiedziała, do jakich miast mogę się odnosić. Dobra, Luboń, Wielkopolska. Będę patrzeć na te odpowiedzi i postaram się też w ten sposób dostosować to, co będę mówić. Bardzo się cieszę, że wybraliście, że skorzystaliście z możliwości tego webinarium. Z doświadczenia wiem, że pomysły osób, które no właśnie gdzieś są na miejscu i znają swoją lokalną historię, swoje lokalne społeczności, są naprawdę świetne, więc też proszę nie traktować mnie tutaj jako takiej największej wyroczni, bo wy znacie miejsca, w których mieszkacie, w których uczycie się, bądź w których uczycie. I też na pewno właśnie ta znajomość, to przyzwyczajenie do osób, które tu mieszkają, jakaś podstawowa znajomość historii, to Was też naprowadzi na
jak najlepsze pomysły związane z tak zwaną kinową typografią. Więc cieszę się, widzę tutaj, że w zasadzie moglibyśmy różne miejsca na mapie Polski zaznaczyć. Cieszę się, że z różnych miejsc są słuchacze. A właśnie, sprawdzimy jeszcze, czy działają emotikony. Czy osoby, które już pracują nad filmową ścieżką, filmową pracą, są takie osoby wśród Was? Proszę o podniesienie ręki, jeśli ktoś się tym zajmuje. Więc sprawdzimy, czy działają te emotikony. Ok, mam odpowiedź na czacie, to znaczy, że łączność działa. Dla mnie to jest też dzisiaj dość niezwykła sytuacja, ponieważ po raz pierwszy mówię do grupy osób, których nie widzę. Więc też zachęcam do zadawania pytań, do podnoszenia ręki. Podnoszenie ręki jest właśnie też w tych emotikonach i wtedy możemy bardziej interaktywnie to wprowadzić. Ja dzisiaj zaplanowałam taki temat: spacery i historia mówiona, kinowe topografie. I teraz czego się możecie spodziewać? Dwa takie podstawowe bloki tematyczne. Jeden związany ze spacerem tematycznym, czyli z tym, co jest waszym podstawowym zadaniem w listopadzie na tej ścieżce organizacyjnej. A drugi temat, który można połączyć z organizacją spaceru albo innego projektu dotyczącego lokalnej historii kina, to będzie historia mówiona. I zajmiemy się inspiracjami, pokażę Wam przykłady różnych działań, które zorganizowali inni uczniowie czy nauczyciele dość niedawno, więc wszystko jest do zrealizowania, ogranicza nas tylko wyobraźnia tak naprawdę często. I na początek, żeby wprowadzić Was w kontekst, pytanie na czat publiczny. Jak Wam się wydaje, co jest takim podstawowym zagadnieniem, które interesuje historyków kina, czyli taką osobę też jak mnie? Co według Was badamy, co według Was nas najbardziej interesuje, co robimy, żeby historię kina poznać? Czekam na odpowiedzi. Na jakiegoś pierwszego odważnego, który odpowie na czacie, co jest takim podstawowym zainteresowaniem. Napięcie rośnie. Widzę, pokazuje mi się komunikat, że ktoś jest w trakcie odpowiedzi. Myślimy, że fabuła, tak, jak najbardziej, czyli uogólniając bardziej tą odpowiedź, w większości przypadków, i jakby taka jest też tradycja, takim podstawowym zagadnieniem, które interesuje historyków kina, są filmy. Po prostu. I historia kina najczęściej rozumiana jest w ten sposób, że jest to historia filmów, historia ich produkcji, historia tego, jak były przyjęte przez krytykę. I oczywiście też historia, czyli biografie twórców filmowych, reżyserów, producentów. O właśnie. Tutaj widzę w wypowiedzi już, że jest pewne rozróżnienie, rozwijamy się w historii filmu i kina. No, i tak naprawdę też od samego początku tej nauki, jaką jest historia kina, niektórych badaczy bardziej interesował taki wymiar kulturoznawczy, czy społeczny, tego, czym jest kino. Czyli nie tylko filmy, ich analiza, ich interpretacja i etyka, ale też zastanowienie się nad tym, jakie miejsce kino zajmuje w społeczeństwie, w społeczności, czym kino jest dla ludzi. I tutaj kino rozumiemy bardzo szeroko wtedy. Nie chodzi tylko o filmy, chodzi też o pewne miejsce, do którego ludzie chodzą, chodzi o pewne wydarzenia, które dla niektórych w pewnych epokach są tak naprawdę świętem, bo na przykład przyjeżdżało kino objazdowe, raz na jakiś czas nie było kina stacjonarnego, które byłoby na stałe w danej miejscowości. I właśnie takie zagadnienia, w skrócie, upraszczając troszeczkę, możemy powiedzieć, że
interesują historię kostiuma przede wszystkim od lat 80., do końca lat 70. XX wieku. Czyli nie tylko badamy filmy, to co pewnie robicie najczęściej i podejrzewam, że jesteście w tym coraz lepsi dzięki zajęciom z pakietem filmoteki szkolnej, ale też właśnie historycy kina zaczęli badać na przykład architekturę kinową. Zaczęli badać też wspomnienia zwykłych widzów, takich jak wy na przykład, czyli niekoniecznie naukowców, historyków kina, krytyków, recenzentów. Tylko właśnie badacze zaczęli też zastanawiać się, jak filmy były odbierane i co znaczyły dla zwykłych widzów. No i właśnie, nie tylko filmy, ale też kina, bo jednak, jeżeli lubimy chodzić do kina, to spędzamy w nim trochę czasu, godziny w życiu, to są różne związane jakieś wspomnienia. Zapytajcie chociażby starszych członków rodziny, na pewno usłyszycie mnóstwo historii miłosnych, które rozpoczęły się od randki w kinie i które gdzieś rozwijały się w trakcie wspólnego chodzenia do kina. I właśnie z tej perspektywy też kino interesuje badaczy, tak jak my na uniwersytecie zastanawiamy się, czym to było dla innych. I to nie słyszycie, ja właśnie, czy wszyscy mnie słyszą, czy nie? Ja widzę siebie tutaj na zielono, że dźwięk jest. Czyli to są chyba problemy lokalne, aż mniej ewentualne. To, co ja mogę sprawdzić, jakby ja mogę określić, to wskazania, które tutaj oprogramowanie pokazuje mi w tym miejscu, gdzie jestem, i tutaj dźwięk jest aktywny. Jeszcze poczekamy na inne reakcje. Ja cały czas widzę siebie na zielono, więc powinno być słychać. Nie wiem, czy mogę kontynuować. Przerwę na chwilę, ponieważ próbuję się zorientować w sytuacji, ile osób ma problem techniczny. Dobrze, mam komunikat, że mam mówić i to w zasadzie na tym skończę. Znaczy na tym zakończę wstęp, żeby od razu przejść do tej pierwszej części, czyli spacer tematyczny. Chyba jeszcze na ile podkreślałam. Dobrze, więc na pewno każdy z Was, albo właśnie, albo inaczej, czy ktoś z Was brał udział w takim spacerze tematycznym, czyli na przykład zwiedzaliście jakąś miejscowość, nie wiem, szlakiem ciekawych ludzi, którzy tam się urodzili, albo szlakiem kulinarnym, chodziliście po najciekawszych restauracjach, albo szlak miejsc związanych z kulturą. Proszę, łapka w górę, tam po ikonach. Czy ktoś brał udział w takim turystycznym spacerze edukacyjnym? O, już widzę tutaj, że kilka osób ma takie doświadczenie za sobą. A więc to, co Wam teraz powiem odnośnie spacerów tematycznych w naszym kontekście spacerów kinowych, to praktyki, które łączą z sobą różne dziedziny aktywności. Po pierwsze, spacery tematyczne oczywiście łączą się z turystyką, czyli z przewodnictwem miejskim i terenowym. Od pewnego czasu już nie trzeba mieć specjalnych uprawnień, żeby wykonywać zawód przewodnika miejskiego czy terenowego. Swego czasu były długie kursy, trudne egzaminy i szkolenia, ale to jest właśnie jakby jedna z inspiracji spacerów tematycznych. Taki najbardziej typowy spacer turystyczny to jest spacer skupiony na zabytkach i na historii danego miejsca, ale od wielu lat przewodnicy turystyczni, biura turystyczne urozmaicają tę ofertę i tworzą ścieżki tematyczne. Tak jak mówię, może być na przykład spacer po miejscach związanych z ważną, sławną, słynną osobą, która w danej miejscowości się urodziła czy wychowała, i poznajemy miasto
jakby w kontekście życia tej osoby, czyli oglądamy, gdzie się urodziła, szkołę, do której chodziła, ale jakieś miejsca, w których spędzała czas, czy coś ważnego żyła. Drugą dziedziną, z której werk jest bardzo tematyczny, to są nauki społeczne, a także antropologia czy etnografia. Czyli tutaj mamy inspirację tak zwanym spacerem badawczym. One, tak jak tutaj na slajdzie Państwo widzą, są stosowane przez socjologów, przez antropologów, przez etnografów w badaniach różnych grup. Czy to grup społecznych, czy to grup narodowościowych, czy to grup kulturowych. I to jest taka aktywna obserwacja zwyczajów, tradycji, sposobów postrzegania miejsca. To znaczy badacze, żeby dowiedzieć się więcej o grupie, którą chcą, wychodzą faktycznie w teren i dają się prowadzić uczestnikom tej grupy. I trzecia dziedzina, z której czerpią te współczesne spacery tematyczne i z której wy możecie czerpać, układając wasz spacer kinowy, to jest oczywiście szeroko rozumiana animacja. To jest oczywiście szeroko rozumiana animacja kultury. A animacja kultury też jakby swoje wzory znajduje w różnych kręgach. I tutaj na slajdzie widzicie pięć takich podstawowych kręgów, z których swoje inspiracje animacja kultury. Przede wszystkim jest to etnografia, antropologia i badania terenowe, czyli właśnie te metody naukowe, które przez lata już służyły badaczom, żeby poznawać inne grupy. Oprócz tego edukacja nieformalna. Edukacja nieformalna to jest edukacja pozaszkolna, czyli wszystkie formy nauki, zdobywania wiedzy, kompetencji, umiejętności szkolą. Ponieważ zaplanowane działanie w zakresie animacji kultury też uczy. Ale uczy poprzez działanie, uczy poprzez uczestnictwo, to jest najważniejsze. Innym polem inspiracji dla animatora kultury, a wy możecie się poczuć jak anioł kultury, planując wasz spacer, jest tak zwana kontrkultura, czyli wszystkie działania troszeczkę przeciw głównemu nurtowi. Mogą być jakieś szalone pomysły. To może być próba skorzystania z alternatywnego teatru, z cyrku, jeżeli ktoś ma takie możliwości. Tak jak mówiłam, ogranicza nas tylko wyobraźnia. To, o czym dzisiaj będę mówić więcej, to jest lokalność, a zatem wszystko to jest typowe i specyficzne dla miejsca, w którym mieszkamy, w którym spędzamy większość czasu, jakieś tradycje właściwe tylko i wyłącznie dla tego małego miejsca, tej niewielkiej przestrzeni. A zatem przy planowaniu działań dla osób z waszego kręgu, zakładam, że jeżeli będziecie robić spacer kinowy, to wezmą w nim udział też przede wszystkim osoby z waszej szkoły czy z waszych rodzin. Trzeba dobrze znać ten swój plan, trzeba wiedzieć, co ludzie oczekują, co ich interesuje, jakie mają doświadczenia we sobą. Do tego się jeszcze będę odwoływać, gdy będę mówić o historii mówionej. I jeszcze piąty taki krąg inspiracji dla animatora kultury to jest sztuka i tak zwany do it yourself, czyli DIY. A zatem wszystkie artystyczne i paraartystyczne działania, które mogą wzbogacić, na przykład, które mogą też zaangażować uczestników spektaklu. I do tego też zaraz wrócę, kiedy już będę Wam podawać takie przykładowe pomysły, jak możecie swój spacer urozmaicić. Wyjdę od pewnego pomysłu, opowiem Wam też pewną historię, która sama stała się moim udziałem. Mianowicie, właśnie ponieważ gdzieś sama kiedyś też pracowałam w turystyce, ten temat spacerów tematycznych zawsze mi był bardzo bliski. A też od pewnego czasu jest pewne stowarzyszenie, które bada historię Katowic. I to stowarzyszenie między innymi, czy spacer ma być na bazie takie pytanie, jeżeli bym mogła poprosić o wyjaśnienie, o jaki spod chodzi. Szczerze mówiąc, nie wiem, o jaki spod chodzi.
To zaraz odpowiem, jak się pojawi. I tutaj jakby dla Katowic, zobaczcie, pojawia się w pewnym momencie ta infografika, czyli grafika, która nam pomnie wizualnie pokazuje informacje. Jak zmieniała się liczba kin w Katowicach? Od roku 1907, gdzie powstały pierwsze sale kinowe, kiedy powstały pierwsze sale kinowe, do roku 2000, kiedy badania zakończono. I widzicie, że ta liczba się zmieniała. Oczywiście należałoby to też jakby porównać ze zmieniającą się liczbą mieszkańców powierzchnią miasta, ale widzimy, że tak naprawdę najwięcej kin mieliśmy w latach 60. Znowu to kolejne pytanie, czy spacer może być w formie filmu? Oczywiście, że może być w formie filmu, zresztą zaraz taki przykładowy film też zobaczycie. Natomiast jeżeli chodzi tutaj jeszcze o tą infografię, która nam pokazuje zmieniające się liczby kin. Jeżeli chodzi o ten ostatni paragraf, rok 2015, tutaj ta wartość nam czegoś nie pokazuje. Jak myślicie, czego ta grafika nie bierze pod uwagę? O czym twórcy zapomnieli? Zresztą będę ją poprawiać. Czego tutaj brakuje, to nam troszeczkę te proporcje zabucha. Oczekiwanie na odpowiedzi, tutaj się odniosę do pytania. Film ma być trochę taką reklamą naszej miejscowości? Może być. W zasadzie akurat to pytanie jest nie tyle pytaniem do mnie, do dziewczyn z Centrum Edukacji Obywatelskiej, które planowały tutaj zadania, ale myślę, że każda funkcja, każdy sposób ogrania tego spaceru będzie, o, już widać, tak może być. Ale wróćmy do tego, słuchajcie, 6 kin w roku 2015. O, właśnie. Dziękuję Pani Kasi Kownacki za odpowiedź. To jest 6 kin, z których tak naprawdę większość, 4, tak, 4, 3, nie, przepraszam, 3 kina, czyli połowa tych 6, to są kina wielosalowe. Oglądanie filmu w domu i to w ogóle już kolejna dziedzina, kolejne pole do badania, które nam troszeczkę zaciemnia obraz tak zwanej kultury kinowej. Ale faktycznie tutaj największym jakby problemem, czy pewną nieścisłością tej grafiki, swoją drogą bardzo interesującej, jest właśnie to, że nie bierze pod uwagę kin wielosalowych. To, że teraz jest wcale nie znaczy, że sal jest mniej niż 25, jak było w 1930 roku. Więc o tym też ewentualnie pamiętajcie, a tą grafikę chciałam Wam pokazać, ponieważ ona wykorzystuje też bardzo ciekawą metodę wizualizowania informacji. To jest metoda IsoType. Link do opisu tej metody też pokażę, prześlę w prezentacji. Żeby teraz nie poświęcać za dużo czasu na to, ale podstawową zasadą tutaj wizualizacji tych różnych informacji jest używanie pewnej jednostki, która pokazuje nam ilość i potem jej reprodukowanie. Czyli tutaj taki mały kawałek taśmowej to są dwa kina. Zobaczcie, jak tu jest 5 kin, to mamy 2,5 kawałka. Jak jest 25 kin, to mamy 10 razy taki kawałek. Czyli ten sposób pokazywania informacji pozwala nam bardzo łatwo porównać. A teraz właśnie, skąd czerpać wiedzę? Skąd czerpać informacje o tym właśnie, gdzie są w naszym mieście, czy miejscowości, czy w naszej okolicy miejsca filmowe? Jakby punkt wyjścia jest też dla Was do wyboru. Teraz najprościej oczywiście jest zacząć od internetu i za chwilę polecę Wam kilka liczb. A tak naprawdę warto zacząć od miejskiej biblioteki. Warto zacząć od ciała historii w Waszej szkole. Warto zacząć od rozmów z innymi osobami, na przykład z członkami Waszej rodziny. Już od dłuższego czasu Wasza rodzina mieszka w danej miejscowości. I zapytać. Czy pamiętacie jakieś kino, którego już nie ma? Albo czy pamiętacie, jak to kino, które teraz jest w miejscowości, jak ono wyglądało kiedyś? Czy pamiętacie na przykład, żeby tu kiedyś była jakaś premiera z aktorami, z reżyserem? A może jakiś ciekawy aktor znany, ważny, który występował w filmach? Może on się urodził tutaj, albo może jest swoje dzieciństwo? Po prostu zaczynamy pytać i prawdopodobnie dużo odkryjemy. Tutaj troszeczkę usystematyzowałam to, gdzie tych informacji szukać. Możemy się wybrać na wycieczkę do archiwów miejskich. To są takie miejsca, gdzie przeróżne dokumenty trzymamy.
i tam możecie na przykład dać plany architektoniczne budynków kinowych, jakieś dokumenty z budowy, jakieś kroniki zapisujące ważne wydarzenia. Oczywiście biblioteki i to jest to żmudne zajęcie, na przykład przeglądanie prasy z danego dziesięciolecia, czy z danego roku, dwóch lat, ale w czasach przedinternetowych to właśnie w prasie znajdowały się reklamy kina, zapowiedzi, repertuary i możecie coś takiego odnaleźć. Na przykład ilość tych reklam, ilość tych repertuarów, to ile powierzchni zajmowało w gazecie, to Wam też może pokazać, jakie miejsce kino zajmowało w życiu Waszej miejscowości. Teraz jeśli chodzi o internet, kilka dziedzin, do których warto zajrzeć, też przede wszystkim to materiały audiowizualne. Moment, teraz będę udostępniać ekran. Czy widzicie to, powinniście teraz widzieć to, co ja mam otwarte na swoim komputerze, czyli stronę internetową Narodowego Archiwum Cyfrowego. Przejdę zaraz okej, już mamy obraz, a czy teraz jest większy obraz, czy widzicie po prostu tą stronę internetową Narodowego Archiwum Cyfrowe? To jest jakby pierwsza rzecz, od której możemy zacząć. Ja tutaj wpisałam po prostu hasło kino i na przykład już jako czwarty link pokazuje nam się pasaż śródmiejski w Warszawie i w tle jest kino Relax. Jak jedziemy trochę niżej, widzimy na przykład kino Zorza w Chełmie. Widzimy kino Pracę. Widzimy kolejne kino w Warszawie. Czyli to jest jakby pierwsze takie źródło, do którego możecie się udać. O, może do prezentacji. Coś mi tutaj się posypało. O, tym bardziej, że Narodowe Archiwum Cyfrowe jest ciągle też tak naprawdę powiększane. Więc możecie od tego zacząć. Druga sprawa, możemy wejść na portal Facebook, jeżeli mamy Facebooka, jeśli nie, to oczywiście do internetu, na portal w małym kinie. Teraz znowu postaram się Wam udostępnić ten ekran. Moment. Dzielę się swoim ekranem. Moment. Nie umiem otworzyć współdzielenia ekranu po raz kolejny. Czy mogę prosić o wsparcie techniczne? W każdym razie już przy okazji odpowiem na pytanie, jak zrobić. Nie, dalej nie jestem w stanie wejść, chyba że. Dobrze, powinno wrócić audio. O, udało się. Więc tak, odniosę się już do pytania, jak zrobić spacer na wsi. Przede wszystkim też pomyślcie o portalu w małym kinie.pl i tam są też wspomnienia z kin objazdowych. I właśnie jeżeli chodzi o spacer na wsi, proponowałabym od poszukania troszeczkę z innej strony. Po pierwsze, od zorientowania się, czy pamiętają może mieszkańcy wizyty kina objazdowego, bo najczęściej na wsiach, zwłaszcza w latach 60., 70., 80. funkcjonowało kino objazdowe i tutaj już możemy
właśnie zaraz będziemy przychodzić do historii mówionej, możemy od tej strony ugryźć sprawę. Druga sprawa, po pierwsze, portal filmpolski.pl, filmpolskipisaneradom.pl, a także filmowy przewodnik po Polsce książkowy, ten adres też Państwu dodam w prezentacji, to są też bazy wiedzy o plenerach filmowych, bo przecież ogromna ilość polskich filmów była kręcona w różnych plenerach. I może się okazać, że akurat w rejonie Waszej miejscowości jakiś film był kręcony, czyli że pejzaże, krajobrazy, które znacie ze swojego otoczenia, służyły za plan filmowy. To jest druga możliwość. Kino objazdowe, pierwsza. Druga możliwość znalezienia informacji, czy Wasze miejscowości były plenerami filmowymi. Trzecia możliwość to jest po prostu twórcze potraktowanie tematu, czyli wymyślenie, jakie miejsca w Waszej miejscowości mogłyby być plenerami filmowymi, na przykład dla jakiegoś gatunku filmu. Gdzie to start? Tak jak mówię jeszcze raz, filmpolski.pl to jest portal, gdzie każdy polski film jest oznaczony też, jeśli chodzi o to, gdzie był kręcony. Jest też książkowy przewodnik po wybranych filmowych polskich lokacjach. Akurat przyznaję, że nie pomyślałam o tym przewodniku, przygotowując prezentację, więc dodam po prostu ten tytuł i adres bibliograficzny do materiałów, które Państwu zostaną udostępnione. Czyli podsumowując, taka recepta na to, jak zabrać się za temat spaceru filmowego na wsi. Pierwsza sprawa. Rozmawiamy z mieszkańcami, najbliższymi w starszym wieku, czy pamiętają kina objazdowe, czy przyjeżdżały, jakie filmy pokazywały, a jak rozmawiać to o tym na chwilę. No a druga sprawa, właśnie sprawdzenie lokacji filmowej. Trzecia sprawa, trzeci pomysł, wymyślenie miejsc, które by się świetnie nadawały do nakręcenia jakiegoś filmu. Albo do zrobienia tak zwanego remake'u, czyli powtórzenia filmu, który już znam. Przejdę dalej. Widziałam strzałka, tak. Moi studenci swego czasu mieli za zadanie zrobić półtorej godzinny spacer kinowo-filmowy po centrum Katowic, dlatego że pracujemy w centrum Katowic. Mieli to zrobić dla swoich młodszych koleżanek i kolegów. Właśnie tytuł filmowego przewodnika nie jestem w stanie go dokładnie powtórzyć. Ja go zapiszę i dostaną Państwo prawdziwy, porządny adres bibliograficzny, autor, tytuł, rok wydania, miejsce wydania, dobrze? Nie chcę teraz Państwa wprowadzić w błąd, bo po prostu nie przygotowałam sobie tego, nie pomyślałam akurat o tej książce, a jak widać trzeba było, więc tutaj dziękuję za czujność. I tutaj jako przykład właśnie ten spacer, który zaplanowali moi studenci. No Katowice akurat mają dość bogatą przeszłość filmową, więc mieliśmy trzy rodzaje miejsc na tej trasie. Kina z przeszłości, kina, które działają obecnie i miejsca związane z biografią ważnych czy znanych osób z przemysłu filmowego. Tak wygląda ta mapa w pomniejszeniu. Ja tutaj będę topografię tłumaczyć, bo podejrzewam, że Państwo nie znają Katowic, albo nieliczne osoby znają Katowicę. Ale możecie zobaczyć, że na tej trasie w ciągu półtorej godziny zaliczyliśmy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć miejsc, z czego dwa kina wciąż działające, to są te niebieskie Pineski, sześć miejsc, w których kina kiedyś były, teraz już ich nie ma i czasami te budynki już zostały zniszczone albo przebudowane, ale adresy zostały ustalone i po prostu poszliśmy zobaczyć, co tam jest teraz. I zobaczcie, że kiedy odkryjemy taką wiedzę, to już nam po prostu mówi, że centrum Katowic swego czasu rzeczywiście tętniło w takim życiu. Pamiętajcie też, że te dwa niebieskie punkty to nie są jedyne dwa kina, które funkcjonują w centrum Katowic. To są dwa z tak zwanych starych kin z tradycjami, które moi studenci wybrali do spaceru. I dwa miejsca związane z biografią. Jedno miejsce, tak. Czy macie uwzględnić sporządzenie mapy w ramach spaceru? Możecie, nie musicie. Natomiast Google Maps daje świetne możliwości zapisania mapy, a z tego co wiem, uczniowie, młodzież uwielbiają właśnie zabawy z GPS-em albo z namoszeniem współrzędnych na Google Maps albo Google Earth. Więc myślę, że oni sami będą chętni, żeby mapę przygotować, bo mapa nam wiele rzeczy pokazuje. Więc tutaj jeszcze te dwa miejsca biograficzne. I teraz jak urozmaicić taki spacer, jeśli chodzi o warsztat przewodnika?
zadania dla przewodników i dla słuchaczy. No, po lewej stronie to takie najważniejsze, najbardziej też w sumie oczywiste zadanie dla przewodników, żeby pomyśleć o prezentacji dodatkowych materiałów wizualnych, czyli właśnie to, co znajdziemy czy w internecie Narodowego Archiwum Filmowego, czy na przykład na portalu w Małym Kinie, gdzie zostało opisanych i sfotografowanych mnóstwo małych, dawnych, tradycyjnych kin w Polsce. Czy na przykład zdjęcia z jakichś archiwów rodzinnych, jeżeli się nagle okaże, że ktoś ma takie zdjęcia. Uwaga, bardzo taka techniczna, praktyczna. Warto uczniom zwrócić uwagę, że nawet to, co mają w formie cyfrowej, lepiej takie zdjęcie wydrukować i w koszulce foliowej w segregatorze mieć przygotowane na staterze do pokazania, do puszczenia w obieg, ponieważ oglądanie tych zdjęć na tabletach, nawet większego rozmiaru, po prostu się nie sprawdza, zwłaszcza przy dobrej pogodzie, kiedy światło się od tego ekranu odbija, a jeszcze nie daj Boże, urządzenia czasami spadają na ziemię. Tutaj radziłabym skorzystanie z tradycyjnych technik wydrukowania fotografii i pokazania tego. Tymi dodatkowymi materiałami wizualnymi mogą być na przykład właśnie repertuary, które znajdziecie w gazetach. Tak więc wszystko, co tylko Wam przyjdzie na myśl. Anegdoty to też często się, anegdoty można się o nich dowiedzieć właśnie przy okazji zbierania wspomnień minionych od osób, które pamiętają pewne rzeczy, które opowiadają. Sprawa podstawowa, czyli interakcje, czyli mnóstwo pytań do publiczności, do tych, których oprowadzamy, do tych, którym pokazujemy spacer. Jeżeli macie w grupie uczniów z takim zacięciem bardziej harcerskim, można się pobawić w coś w stylu podchodów, czyli właśnie wracam do pytania o mapę. Dać uczestnikom mapę, niech któryś z uczestników spaceru na podstawie mapy zaprowadzi go w dane miejsce, a potem już ten, który pełni funkcję przewodnika, może opowiadać. Ile jeszcze będzie mniej więcej to trwało? No, mamy czas do 11, czyli jesteśmy po połowie mniej więcej. To oczywiście też tam koniec przewiduje też te kilka minut na jeszcze zmasowane adaptacje. I znowu uśmiech w stronę młodych ludzi, którzy uwielbiają nowe technologie. Też wielu z Państwa, którzy brało udział w grach filmowej szkolnej, mieliście okazję z tego skorzystać, czyli kody QR, kody do skanowania telefonem, czyli wtedy też uczestnicy wyposażeni w telefony komórkowe, w odpowiednią aplikację, sami mogą szczytywać jakieś informacje, które dla nich przygotujecie po przyjściu na dane miejsce. A jakie może być zadanie dla słuchaczy? Dokumentacja fotograficzna na przykład, żeby potem stworzyć album. Wejście w jakąś rolę, czyli zagranie roli widza, który wykłóca się kasie o bilet. Warto sobie uzmysłowić, że kiedyś stały kolejki pod kasą do kina i nie wszystkim udało się dostać na wymarzony seans. Teraz nam się wydaje, że to już przecież nierealne i w ogóle, że ten problem nie istnieje, a jednak przecież kiedyś tak było. Oczywiście możemy przykazać uczniom, którzy będą brali udział jako słuchacze w takim spacerze, żeby przygotowali jak najwięcej pytań do naszych przewodników. No i ogólnie rzecz biorąc, te wszystkie cząstkowe zadania możemy potem ułożyć w relację, która znajdzie się, nie wiem, na blogu szkolnym, na blogu, na portalu społecznościowym. Tutaj znowu też ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia i jakby to, co robimy z uczniami na co dzień. Książka, z której warto skorzystać, przygotowując spacer i sposób prezentacji informacji, tutaj mają Państwo wskazane, Współczesne przewodnictwo miejskie. To jest podręcznik turystyczny dla przewodników, ale ma naprawdę mnóstwo ważnych, interesujących, takich wskazówek warsztatowych, jak oprowadzać ludzi po różnych miejscach, jak opowiadać. O jak najwięcej pytań, to tak około. Teraz o jakie pytania chodzi? Też muszę doprecyzować pytanie, bo troszeczkę się pogubiłam. I tutaj jeszcze jako przykłady, właśnie przykład dokumentacji fotograficznej przeprowadzonej podczas spaceru. Na pierwszym slajdzie były akurat kina, które w Katowicach ciągle funkcjonują, na drugim slajdzie kina, których już nie ma, po prostu miejsca po kinach. Tutaj adres w małymkinie.pl, czyli gdzie możemy sprawdzać po nazwie miejscowości, czy po nazwie kina, czy coś się znalazło. Jaki tytuł miała książka? Współczesne przewodnictwo miejskie. Można sobie przepisać, ale też oczywiście Państwo tę prezentację dostaną, uzupełnioną jeszcze o kilka nowych informacji, więc do wszystkiego będzie można wrócić.
dalej. Narodowa, czyli Urząd Cyfrowy, już Wam pokazywałam. I teraz znowu próbuję udostępnić ekran, żeby pokazać Państwu film, relację filmową ze spaceru, który przeprowadzili uczniowie z gimnazjum w Krynicy pod kierunkiem swojej nauczycielki, jednej właśnie z nauczycielek, która brała udział w kursie filmowej szkolnej akcji. Odpalę ten film i zaraz będę go udostępniać. Moment. Na chwileczkę zapauzuję, przejdę do dalszej części tego filmu, żebyście Państwo posłuchali, jak różnie te uczniowie opowiadają. Dobra, wracam do prezentacji. A teraz dopiero widziałam, że nic nie słychać. Tak, będzie link do tego. Nie będzie link do tego, ale chociaż widzieli Państwo, że spacer został nagrany i moi studenci byli bardzo na przykład poruszeni tym filmem, ponieważ widzieli ten śnieg i uczennice bez czapek, bez szalików niektóre, więc poświęcenie jakieś zostało w tym filmie włożone. Ale właśnie świetny pomysł i też odpowiedź na jedno z wcześniejszych pytań. Warto faktycznie nagrać taki spacer, żeby była dokumentacja wideo. Oczywiście wtedy osoby, które są w roli przewodnika, będą miały nieco bardziej stresujące zajęcie, tego się nie da uniknąć. Ale potem zostaje nam coś. I to jest też dodatkowe zadanie dla uczniów, żeby zmontowali film, więc możemy to połączyć z praktycznymi warsztatami filmowymi. Do tego spaceru po Krynicy jeszcze został jakby drugim zadaniem wykonanym przez uczniów. Był taki duży plakat z mapą miejscowości, ze zdjęciami, z opisami tych kin i ten plakat zawisł w szkole jako też jeden z efektów pracy nad projektem, nad lokalnymi kinami. Znowuż bardzo wielu odbiorców może z tego korzystać. I teraz ta druga część, którą możemy sobie uzupełniać, właśnie jakby trochę skorzystać z historii mówionej. I teraz znowu pytanie do Was, bo generalnie historia jako pewna nauka, historia jako spisywanie dziejów świata zaczęła się od źródeł mówionych, od tego, że dziejopisarze notowali to, co usłyszeli. A jak Wam się wydaje, jakie wynalazki techniczne XX wieku i kiedy sprawiły, że nastąpił na świecie taki ogromny powrót do korzystania z historii mówionej i do tworzenia archiwów historii mówionej? Z czym to mogło być związane? Zachęcam też do odpowiedzi na czacie. Nie internet, dużo wcześniej jeszcze. Tyle powiem. Oczywiście internet nam to teraz ułatwia, ale zaczął się ten powrót do historii mówionej, do spisywania relacji świadków historii wcześniej. Telefon też nie, ale oczywiście krążą Państwo blisko. Film i fotografia jak najbardziej. Krążą Państwo blisko.
Przede wszystkim mówi się o tym, że tak naprawdę lata 50. i wynalazek magnetofonu. Umożliwiło to rejestrację na dobrym podłożu głosu i tego zapisanego, no a potem oczywiście uzupełnienie tego obrazem jak najbardziej ma też swoje, wzbogaca nam te relacje. I w tworzeniu historii mówionej rozmówców nazywamy świadkami historii. To oczywiście nie muszą być osoby koniecznie starsze. To w ogóle może być każda osoba, która ma jakieś wspomnienie ważne dla siebie, ale też dzięki temu dla naszej lokalnej społeczności, która decyduje się z nami podzielić tym wspomnieniem. I tak tworzą się archiwa historii mówionej i cyfrowy zapis materiałów, które się tutaj pojawiło. I internet umożliwia nam teraz upowszechnianie, jeżeli zbieramy te wspomnienia, no i oczywiście zapoznawanie się z tymi wspomnieniami na ogromną skalę. I dzięki temu ta pamięć taka bardziej prywatna, pamięć nacechowana emocjami, pamięć związana z historiami rodzinnymi czy lokalnymi, może przetrwać. Jeśli będziecie Państwo, teraz tutaj do nauczycieli się kieruję, jeżeli będziecie Państwo przygotowywać uczniów do właśnie tego zadania wybrania jakiejś relacji świata historii, warto uczulić na różnicę między pracą osób, które zbierają historię mówioną, a dziennikarzy. Że to jest nawet nie tyle wywiad, to właśnie rozmowa, która równocześnie jest spotkaniem. A nasz rozmówca jest narratorem, jest tym żywym wspomnieniem, którego traktujemy przede wszystkim z szacunkiem i musimy się przygotować do tych rozmów. To są projekty, które wymagają trochę czasu i zaangażowania, no przede wszystkim zbudowania jakiejś relacji z osobą, która zechce się swoimi wspomnieniami podzielić. Jakie są przykładowe tematy, które możemy poruszyć, jeżeli chcemy badać historię kina z wykorzystaniem historii mówionej? Możemy pytać naszych rozmówców o wspomnienia związane z danymi miejscami, czyli z konkretnymi kinami w rodzinnej miejscowości rozmówcy, czy w jakiejkolwiek innej miejscowości, w której bywał. To, co wcześniej sugerowałam, czyli też możemy zapytać o wspomnienia z kina objazdowego i tutaj oczywiście odsyłam też do filmu Marcela Łuzińskiego 100 lat w kinie z pakietu Filmoteka Szkolna, gdzie pojawiają się właśnie w tym filmie dokumentalnym też wspomnienia rozmówców, reżysera związane z kinem objazdowym. To może być jako świetny przykład, jak takie wspomnienie wygląda. Druga ścieżka, którą możemy pójść, to ścieżka filmowa, czyli pytać naszych rozmówców, jakie filmy pamiętają. Pierwszy film zobaczony w kinie, pierwszy film zobaczony, nie wiem, na randce, pierwszy film zobaczony na wyjściu szkolnym. To są często bardzo ciekawe historie, ale przyznam szczerze, że pośród różnych materiałów, z którymi sama miałam okazję już się zapoznać z różnych źródeł historii mówionej o kinie, ludzie właśnie częściej pamiętają kina, częściej pamiętają nastrój, częściej pamiętają wydarzenia, na przykład to, że kino najczęściej było po niedzieli, znaczy szło się do kina po mszy niedzielnej w kościele i trzeba było się ładnie ubrać, czyli się dzisiaj ubieramy do kina świętnie, już nie. A to może być też ciekawy przyczynek do tego, żeby dowiedzieć się czegoś o historii obyczajowej. Bardzo często rozmówcy nie pamiętają nawet filmów, chyba że są kinomaniakami, a częściej właśnie pamiętają miejsca, pamiętają atmosferę, koło siedzeń, to kto przychodził, to jak to działało na ludzi. Możemy się dowiedzieć bardzo wiele ciekawych rzeczy, których nie przeczytamy w historii filmu. Miejscem, instytucją, która w naprawdę bardzo interesujący sposób zajmuje się upowszechnianiem historii mówionej, jest Ośrodek Brama Grodzka w Lublinie. Wiem, że wśród słuchaczy są też osoby z Lubelszczyzny. Brama Grodzka w Lublinie w swojej stałej ekspozycji ma właśnie archiwum historii mówionej. Oni stworzyli do tego bardzo proste urządzenie. Tu jest głośnik, z którego uruchamia się wspomnienie, a ono jest też zapisane, można je przeczytać z boku. Tutaj akurat zrobiłam zdjęcie właśnie tego urządzenia, w którym możemy wysłuchać jednej z historii o kinie. I oczywiście możemy uczniów i sami możemy się zapoznać z tymi wspomnieniami. Zaraz tutaj Państwu znowu podzielę swój ekran. Momencik. Mhm.
Jeśli otworzą Państwo stronę internetową teatrnm.pl Historia Mówiona, link w prezentacji będzie. Ja rzeczywiście możemy wpisać do wyszukiwania słowo kino i znajdziemy kilkanaście wspomnień, niektóre audio, niektóre tekstowe, gdzie osoby, z którymi rozmawiali pracownicy Teatru NN w Radomskiej Gminie, zebrali też wspomnienia o kinach. Spróbuję odtworzyć to przykładowe. Jeszcze sprawdzę, czy ja mam tak, mam w komputerze ustawione, jak należy. Mam nadzieję, że dźwięk będzie. Teraz mi Państwo powiedzą, czy Państwo słyszą. No dobrze, bo dowiedziałam się, że jednak nie było słychać dźwięku ze strony internetowej, ale to w takim razie będą mieli Państwo oczywiście okazję zapoznać się z linkiem. Aha, teraz bym chciała wrócić do prezentacji. Dziewczyny z TSO, pomóżcie, proszę, chcę wrócić do prezentacji. Gdzie się zginęło to okienko. O, jest świetnie. I teraz widzieliśmy tam slajd 15, 15, tak. Dobrze, więc nie, żeby nie tracić czasu, no przykro mi, że nie mogli Państwo usłyszeć, ale wszystko w internecie można sprawdzić. Jeszcze raz tutaj bezpośrednio wkleję Państwu link do tego wspomnienia, które próbowałam odtworzyć, bo to najlepszy sposób zapoznania się z przykładowymi materiałami. I skoro są problemy z odtwarzaniem dźwięku z tych dodatkowych plików, to też wyślę Państwu jako załącznik uczniowskie, to co udało się uczniom jednego gimnazjum też zebrać w swoim mieście. To wymaga też odwagi, bo możemy też oczywiście, jeżeli nie mamy dużo czasu na szukanie kontaktu, budowanie relacji ze świadkami historii, możemy to zrobić nawet sondę uliczną i zaczepiać ludzi na ulicy, czy pamiętają kina, albo jakie wspomnienia mają związane z kinem, natomiast to oczywiście wymaga dużo odwagi. Jest już trudniejszym przedsięwzięciem niż rozmowa w bardziej prywatnych warunkach z daną osobą. Teraz Państwo widzą adres internetowy oraz też tytuł bardzo dobrego poradnika, który można oczywiście online pobrać. Historia mówiona, elementarz z portalu Świadkowie Historii. To w Polsce jakby najlepsza inicjatywa, która się zajmuje propagowaniem wiedzy o metodyce zbierania historii mówionej i stworzyli w trzech częściach PDF-ie elementarz, na którym znajdą Państwo i Państwa uczniowie wszystkie wskazówki, jak się przygotować do tego zadania wybrania wspomnienia, jakich zasad należy przestrzegać, bo oczywiście są pewne zasady. Między innymi też tam wytłumaczone są w tym elementarzu kwestie tego, że koniecznie należy uzyskać pisemną zgodę danej osoby na ewentualne rozpowszechnienie tego wspomnienia, o tym proszę pamiętać. I tutaj chciałam na koniec Państwu pokazać przykładowy projekt stworzony przez gimnazjalistów z Brześcia Kujawskiego pod kierownictwem pani Aldony Baszak. No, gimnazjaliści sami byli zdziwieni, dowiedzieli się, że było kiedyś kino w miejscowości. Teraz w Brześciu Kujawskim już kina nie ma, ono jednak było. I bardzo, bardzo różne działania rozpoczęli, aby tutaj wyświetlone, zrealizowane cele zrealizować. Nie wszystkie działania zakończyły się powodzeniem. Ale tak, gdzie szukać partnerów do tego projektu? Uczniowie się udali do Urzędu Miejskiego, dali się do Centrum Kultury, nawet pojechali na wycieczkę do Archiwum Państwowego. To nie są miejsca, które zwykle interesują młodych ludzi, a tym bardziej warto je popularyzować i zachęcać do takiego badania historii nie tylko, żeby czytali podręczniki, ale żeby też chcieli dotknąć archiwalnych dokumentów, bo wtedy zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej historię zaczyna się postrzegać.
Uczniowie mieli podzielenie na grupy, mieli różne zadania, oczywiście internetowe poszukiwania. Też podjęli się głównego zadania przeglądu lokalnej gazety w poszukiwaniu repertuaru kinowego lat 80. i wymyślili także, że jeżeli przejrzą kroniki miejscowych szkół, to może znajdą tam wpisy czy zdjęcia ze szkolnych wyjść do kina, które już nie istnieje. I zrobili to. Faktycznie poszli do kilku szkół, przejrzeli te kroniki, nawiązując też dzięki temu kontakty z innymi szkołami. Niestety to zadanie się nie powiodło, bo po prostu nie znaleźli takich notatek, więc musimy też nasze uczniów czasami przygotować na ewentualność, że nie uda się czegoś znaleźć, że dane źródło nam tego nie da. Umieścili ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, ogłoszenie, w którym właśnie wzywają mieszkańców do zgłaszania się, że jeśli ktoś pamięta Kino Hel i chciałby o nim opowiedzieć, to oni ten projekt prowadzą. Potem, z tego co wiem, to ogłoszenie również zostało udostępnione parafii, bo to też przecież jest źródło dotarcia do wielu starszych mieszkańców. Czy mamy tu zadania zrobić? To też, jakby myślę, zależy od Państwa celów, które sobie obierzecie. Tutaj pokazuję przykładowe zadania, jak zostały w projekcie po kolei rozpisane, ale to nie jest jedyny sposób. No i zadania, o których mówiłam, Archiwum Państwowe, i przeprowadzenie rozmów z kierownikiem Brzeskiego Centrum Kultury. Dlaczego tam? Bo kino kiedyś było w tym budynku. Tutaj Państwo widzą właśnie ogłoszenie, które zostało opublikowane na stronie Urzędu Miasta, więc uczniowie naprawdę się przyłożyli, potraktowali to poważnie i faktycznie pewne osoby się zgłosiły. A zatem jest to medium, w którym można dotrzeć do społeczności lokalnej. Powstała dokumentacja fotograficzna, gdzie kino kiedyś stało. I właśnie udało się znaleźć kilka notek w gazecie lokalnej o tym, że kino było ważne. I na przykład pani Aldona Waszak opowiadała, że kiedy uczniowie znaleźli tą notkę, że kino Hel po interwencji gazety znowu zostało czynne, to dopiero sobie uświadomili, że kiedyś, no właśnie, że kiedyś ludzie nie oglądali tych filmów w internecie i to nie było takie proste i że kino było tak ważne. I to ich bardzo zainteresowało. Nagrali też właśnie sondę uliczną wśród mieszkańców, ponieważ są problemy z głosem, nie będę jej teraz odtwarzać. Zostanie ona Państwu wysłana razem z materiałami audiowizualnymi. Zobaczą Państwo, z jakimi różnymi odpowiedziami uczniowie się spotkali, ile ciekawych historii udało im się tak naprawdę na ulicy zarejestrować i skłonić przypadkowych rozmówców do podzielenia się tym, co pamiętają z kina. Jeszcze jeden niech Państwu prześlę i myślę, że ponieważ zostało nam to ostatnie 5 minut, to jest ten czas na pytania od Państwa. Ja będę się starała odpowiadać tak, jak one się będą pojawiały. Więc wszelkie pytania. Czy mogę powtórzyć? Co mam powtórzyć? Mówię, że był czas na pytania teraz, znaczy, że mamy teraz czas na pytania. Proszę pisać pytania, a ja się postaram w miarę swoich możliwości odpowiadać. Na ekranie Państwo widzą znowuż kadr z filmu, który nagrała liderka Filmoteki Szkolnej w Rybniku. On też jest udostępniony w internecie, więc prześlę link, żebyście mogli się zapoznać z tymi wspomnieniami nagranymi. Teraz widzę, że już jakieś pytanie zaraz się pojawi. Kiedy i jak otrzymamy prezentację? Ja w ciągu tych najbliższych 2-3 dni uzupełnię ją na przykład o adres bibliograficzny przewodnika po polskich plenerach filmowych, więc myślę, że w przyszłym tygodniu ona zostanie rozdystrybuowana. To znaczy ja w przyszłym tygodniu ostateczną wersję przekażę Centrum Edukacji Obywatelskiej. No i pytanie właśnie do dziewczyn z CEO, jak zostanie udostępniona uczestnikom? Ja tego nie wiem, ale na pewno zostanie udostępniona. Czyli sprawa wyjaśniona. Wszystko do Państwa trafi. I wtedy będzie czas na dostosowanie, znaczy na obejrzenie też tylu filmów z Archiwum Historii Minionej i obejrzenia tylu zdjęć. Jeśli chodzi o pytanie,
dotyczące spacerów. To, o czym pani Kasia pisze, jest jedną z możliwości. Jakby ja też nie chcę państwu mówić, że robimy tak, tak i tak, bo tych możliwości jest wiele. Wszystko zależy, jak dużą mają państwo grupę i czy wszyscy uczniowie będą aktywnymi przewodnikami, czy niektórzy nie będą. Z doświadczenia wiem, że bycie tylko biernym słuchaczem prowadzonym przez przewodnika nie jest może najbardziej atrakcyjne. Dlatego owszem, można podzielić na spacerze uczniów na dwie grupy. Jedna, która przygotowuje jakieś zadania, a druga grupa, która je wykonuje. Chociaż jeżeli mają państwo grupę uczniów, dla których ten spacer jest zadaniem tutaj na ścieżce filmowej szkolnej akcja, to raczej skłaniałabym się ku temu, żeby wszyscy ci uczniowie przygotowali zadania, a po prostu inna grupa, niezwiązana ze zdobywaniem tych odznak z uczestnictwem w projekcie, na przykład reszta klasy czy inna klasa, była w roli uczestników. Tak myślę, że byłoby to ciekawsze. Ale to nie jest jedyne. Czy jeszcze jakieś pytania? Czekam, czy się jakieś pojawią. W międzyczasie też oczywiście bardzo, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję państwu za uwagę. Mam nadzieję, że udało mi się przekazać w miarę takie podstawy i tak naprawdę bardziej inspiracje, czy pokazać kilka dobrych praktyk zrealizowanych podobnych projektów. I zapraszam też na swoją stronę lekcje odpisne, gdzie troszeczkę o tym więcej piszę w niektórych miejscach. Czy mogę powtórzyć odpowiedź na pytanie? A to moment. A jakie było pytanie? Nie wyświetliło mi się pytanie od pani Ani Pukar-Górnikowskiej, więc nie mogę powtórzyć odpowiedzi. Prosiłabym o ochronę. Tak? Jeszcze ja ze strony Centrum Edukacji Obywatelskiej serdecznie podziękuję państwu za oczywiście przepraszamy za problemy techniczne, ale chciałam dodać, że nasza ekspertka w tym momencie siedzi w Paryżu, w związku z tym i tak dzięki magii internetu mieliśmy okazję ją spotkać i z nią porozmawiać. Dziękuję bardzo. Mail zostanie faktycznie wysłany w przyszłym tygodniu, jak tylko zbierzemy materiały. I zapraszam serdecznie na następne webinaria w przyszłych następnych miesiącach. Tak, a ja też jakby w tej prezentacji udostępnię państwu oczywiście swój adres mailowy, więc jeżeli ktoś będzie miał pytania dotyczące już jakieś takie bardziej szczegółowe, to też chętnie na nie internetowo odpowiem właśnie z tego miejsca, gdzie teraz chwilowo jestem i pracuję. Dziękuję państwu bardzo, dziękuję za aktywny udział, za pytania, za odpowiedzi i trzymam kciuki za realizację spacerów i projektowanie tych ścieżek.